Ja w takiej sprawie chcę wam powiedzieć, że doszedłem do wniosku, że dobry nauczyciel to wcale nie jest przeciwieństwo złego nauczyciela. Zły nauczyciel to jest ktoś, kto nie potrafi przekazać wiedzy. I nie jest ważne, czy ją ma, czy jej nie ma, po prostu nie potrafi przekazać. Czyli albo wymaga od swoich uczniów, żeby nie robili błędów, albo po prostu każe im wykonać jakieś zadania. I to jest wszystko. Każe im wykonać, a potem stawia im stopnie. I to jest zły nauczyciel. Dobry nauczyciel to jest taki nauczyciel, który nie jest jego przeciwieństwem. Przeciwieństwem złego nauczyciela jest nauczyciel, który przekazuje wiedzę. Który przekazuje wiedzę, której sam się nauczył. Czyli przekazuje wiedzę, która jest od wielu, wielu lat znana i wykładana na wyższych uczelniach. Ponieważ przeciwieństwem złego nauczyciela jest nauczyciel normalny. Normalny nauczyciel to jest taki, który przekazuje wiedzę, której sam się kiedyś nauczył. To znaczy, że ta wiedza jest i tak już dawno przestarzała. Natomiast dobry nauczyciel to jest ktoś zupełnie inny. Dobry nauczyciel to się uczy razem z uczniami swoimi. Dobry nauczyciel zdobywa tę wiedzę, która dopiero co jest dostępna. Nie tę, która 40 lat temu była już wykładana na uniwersytetach. To jest ta wiedza, która została nowo odkryta. To są nowe odkrycia. Dobry nauczyciel, jeżeli jest fizykiem, to przekazuje swoim uczniom najnowszą wiedzę o świecie, o budowie wszechświata, o tym, że tej czarnej materii jest 5 razy więcej niż istniejącej. Przekazuje dobrą też wiedzę o tym, że istnieje też ciemna energia, która jest 5 razy więcej niż czarnej materii, jeżeli to jest fizykiem. Natomiast jeżeli jest lekarzem, to nie uczy tego, co było w podręcznikach 40 lat temu, czyli co zostało odkryte lat 70 temu, bo ta wiedza jest już dawno przestarzała. Dobry nauczyciel, dobry lekarz, ktoś, kto może ci pomóc, korzysta z najnowszej wiedzy, czyli nie opowiada, że największym osiągnięciem medycyny jest penicylina, bo była, ale nie jest. Największym osiągnięciem medycyny jest system odpornościowy człowieka. I dlatego życzę ci, żebyś był odporny nie tylko na wiedzę, ale także na choroby.